Dochodzi godzina 7, a ja jestem przy Porta de Kerko, czyli granicy pomiędzy Chinami a Macau. Ta granica ciągle jest, ma i nie będzie za jakieś 50 lat, pewnie już 40 pozostało. Tak wygląda to, co widać od strony Macau. Wschód słońca. Tam na horyzoncie, po tej linii, pod słoneczko, idzie słoneczko w górę. A ja dzisiaj wyruszam w kierunku Wietnamu, gdzie dotrę być może jutro wieczorem, prędzej pojutrze, i żegnam się z Macau, gdzie było przyjemnie, można było odpocząć, spokojne małe uliczki, relaks, odpoczynek, nie taki gwar i ruch jak w Hongkongu, gdzie te wielkie, olbrzymie wieżowce, a tutaj czekają ludzie, ja do nich dołączę. Mam nadzieję, że bez problemu szybko wkroczę do Chin, bo mam wizę chińską w nieważnym paszporcie. Wiza co prawda jest ważna, ale Chińczycy to Chińczycy, nigdy z nimi nic nie wiadomo.